Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dziś zapraszam Was na vloga. Spędźcie dzień z nami, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia. Ja jestem przygotowana, będę siedzieć teraz przed komputerem. Mam sok, który przed chwilą robiłam, a raczej wodę z sokiem. Woda i wyciśnięte dwie pomarańcze. Do tego dodałam sobie odrobinę melasy. Mam też kawę drugą, zrobiłam sobie w moim ulubionym garnuszku. Fajna, gorąca. Zrobiłam sobie taką zwykłą, rozpuszczalną, nie z ekspresu. I będę teraz, muszę zerkać, bo Filip się tam w drugim pokoju bawi. Będę teraz planować sobie zakupy, bo mamy w planach odebrać Niko z przedszkola z samochodem, bo jest deszczowo. Bo teraz widzę, że zaczęło padać. Miało gdzieś o 14 zacząć, a mamy 10, no i już pada, więc taka dzisiaj nie za fajna pogoda, więc odbieramy go samochodem i od razu podjedziemy sobie do Lidla na zakupy. Więc muszę siąść i właśnie zrobić listę zakupów, ale też się zastanowić, co będę gotować. Mówiłam Wam, że nie korzystam już z HelloFresh, mimo że nam się fajnie sprawdzało, to jednak miałam ochotę na coś nowego i teraz gotujemy bardziej wegańsko. Jedna z Was też mi pisała w komentarzu jakiś czas temu, że po tym moim poleceniu Ireny z kanału Healthy Om Nom Nom, właśnie ta moja widzka wykupiła sobie e-book od Ireny i tak mnie zainspirowała, że też sobie ten e-book kupiłam i zaczęłam z niego gotować już w tamtym tygodniu. No i przepisy są naprawdę smaczne, więc myślę, że dzisiaj sobie też zerknę do tego e-booka i sobie poszukam jakichś przepisów, które będę przygotowywać w przyszłym tygodniu i pod to zrobię sobie listę zakupów. Plus tego jest taki, że przepisy Ireny są zdrowe, smaczne, zbilansowane i nie trzeba jakichś specjalnych składników. Ja jak zaczęłam gotować właśnie te pierwsze przepisy z nią, to nie robiłam zakupów, tylko korzystałam dosłownie z tego, co miałam w domu, więc to jest super, że nie trzeba właśnie dziwnych jakichś specjalnych składników, tylko korzystamy praktycznie z tego, co się ma zawsze w domu. Więc tak, więc dzisiaj jest plan, że pojedziemy na zakupy. Nie będę Wam robić foodhola w tym vlogu z tego względu, że być może, że nagram osobny odcinek, więc jeżeli ten vlog będzie w niedzielę, to może w poniedziałek zobaczycie właśnie foodhol. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To wszystko zależy, co kupimy, czy będą jakieś takie ciekawe rzeczy, które mogę Wam pokazać. Czekajcie, łyk kawy. Mhm. Niko, Filip jest już obok mnie. O, widzicie, idzie. Muszę uważać, bo on uwielbia zaczerpiać rumbę, naciska nosem na przycisk i ją włącza i ona potem sobie jeździ. Tak, Filip? A co ty masz z włosami? Mama ci śmieszną fryzurę zrobiła. Chcesz iść do mnie? No dać. Coś miałam Wam powiedzieć, ale zapomniałam, więc jak mi się przypomni, to po prostu powiem Wam później. Aha, a propos jeszcze właśnie planowania posiłków. Jakiś czas temu pojawił się komentarz, żebym nagrała taki film, kolejny, bo już taki jest na kanale. Natomiast tu nie ma co opowiadać. Ja planuję tak samo, jak Wam opowiadałam w tym właśnie filmie o planowaniu posiłków i tam też był food haul z Lidla, więc po prostu podlinkuję Wam ten odcinek, jeżeli jesteście ciekawi, jak ja planuję zakupy. Filip jest na drzemce, ja zrobiłam listę zakupów i wybrałam sobie przepisy. Te zakupy, które dzisiaj będziemy robić, to przede wszystkim na obiady. Mam tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 11 przepisów, więc będę mieć 11 dni z głowy, co gotować. Korzystałam z przepisów od Irenki, z tego e-booka z HelloFresh, które miałam stare i też wymyśliłam sobie swoje, to znaczy wymyśliłam te, które czasami robię, które sama znam ze swojego domu i tak dalej. To takie też tutaj mam i powiem Wam, że aż mi ślinka cieknie. Ale jak już jesteśmy w temacie jedzenia, to też chciałabym Wam przeczytać coś, ale też polecić jedną książkę. Powiem Wam, że bardzo się z nią utożsamiam. To jest książka pani Agaty Lewandowskiej. Możesz, tak mam blisko telefon, bo mam małe literki, bo małą okładkę. Nie chcę tam wchodzić, nieważne. Książka się nazywa Możesz jeść normalnie, wystarczająco dobra dieta. I to jest książka przede wszystkim o tym, jak jeść, żeby jeść zdrowo, ale też mam wrażenie, bardzo nawiązuje do tego, co się dzieje we współczesnym świecie. Przede wszystkim to widzimy w social mediach, ale i nie tylko. I coś, co chciałabym Wam koniecznie przeczytać, co chciałabym, żebyście sobie wzięli do serca i też zastosowali w swoim życiu. Posłuchajcie. Ponadto pamiętaj, że nie musisz ich wcale słuchać. Chodzi o osoby, tak zwane doradzacze, ludzie
którzy zawsze wiedzą lepiej od Was, albo tak zwane ciocie dobre rady. Nie musisz ich wcale słuchać, no bo niby z jakiej racji? Tak, serio. Nie musisz słuchać setek porad i chaotycznie wprowadzać ich w życie, czując jednocześnie wyrzuty sumienia, że inni mogą, a ty nie. Nie musisz też podążać utartymi szlakami, jeśli ci z nimi nie po drodze, zamiast szukać własnej ścieżki optymalnej właśnie dla ciebie. Czy naprawdę chcesz oddawać stery w ręce osób, które mają inne standardy, predyspozycje i możliwości, a w dodatku znają tylko być Twojego życia i nie są w stanie wejść w Twoje buty? No właśnie. I tak jest wszędzie. Tak jest na YouTubie. Wy widzicie część mojego życia. Ja z komentarzy też widzę, czytam i mam jakieś takie wyobrażenie o części Waszego życia. Więc ani ja nie chcę Wam niczego na siłę przekazywać, tylko macie sobie wybrać z mojego filmu to, co Wam najbardziej pasuje. Natomiast też to działa w drugą stronę. Dzisiaj dostałam jeden taki komentarz, który mnie bardzo wyprowadził z równowagi, bo czasami jest tak, że my wyrażamy swoje zdanie i przez to jesteśmy atakowani, mimo że osoba, z którą rozmawiamy czy piszemy, wcześniej też wyraziła swoje zdanie, czyli jedna strona ma prawo do wyrażenia swojego zdania, natomiast jeżeli wy wypowiadacie swoje zdanie, swoją opinię, to już jesteście atakowani, że jesteście niegrzeczni i tak dalej. Więc bardzo mi to nie pasuje. Dzisiaj właśnie miałam taki komentarz, że jestem właśnie, że odpisałam niegrzecznie, chociaż no, ja nie uważam, żeby wyrażanie swojej opinii w sposób kulturalny było niegrzeczne, no ale tak niestety jest na YouTube, że jeżeli youtuber odpisuje komuś na komentarz, wyrażając swoje zdanie, no to niestety jest atak, no bo przecież ty musisz wszystko wiedzieć lepiej. No nie muszę, natomiast też mi nikt nie broni mieć swojego zdania. I pamiętajcie, że jeżeli macie w życiu takie osoby, które na siłę was próbują właśnie przekonać do jakichś rzeczy, albo ciągle uważają, że wiedzą od was lepiej, chcą wam radzić, a kiedy, nie wiem, kiedy dziecko, a kiedy ślub, a kiedy zmienisz pracę, a kiedy schudniesz, to bierzcie te uwagi sobie, wiecie, tak mimo uszu, nie przejmujcie tego do siebie, bo zawsze będą osoby, które będą chciały Wam dobrze radzić, dobrze, natomiast nie ma co się tym przejmować, a tym bardziej brać tego do siebie, bo to są właśnie opinie ludzi, którzy znają tylko wycinek Waszego życia. Więc to nie jest tylko książka właśnie o tym, jak zdrowo jeść. Tu mi się podoba właśnie w tej książce to, że nie ma czegoś takiego jak dobre produkty i złe produkty. Wszystko jest dla ludzi. Ja też, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, zawsze Wam powtarzam, że w życiu najważniejszy jest balans. Im bardziej popadacie w jakąś skrajność, tym może to się na Was bardziej odbić. Tu nie chodzi tylko o jedzenie, ale ogólnie o każdą sferę życia. Jeżeli zachowujemy balans, to wtedy jesteśmy też w zgodzie ze sobą, nie nadwyrężamy siebie, nie oczekujemy od siebie nie wiadomo czego, nie dążymy na siłę do ideału. I to jest właśnie fajne w tej książce, że tutaj jest prosto napisane, że każde jedzenie, wszystko jest dla ludzi, nieważne czy jecie mięso, czy jecie słodycze, czy jecie fast foody, wszystko jest dla ludzi, ale róbcie to z głową, musicie też wiedzieć, co przynosi, jakie konsekwencje, natomiast jeżeli masz na czekoladę na przykład ochotę, no to ją zjedz, nie rób sobie wyrzutów sumienia, bo te wyrzuty sumienia w konsekwencji mogą być gorsze niż właśnie te kilka zjedzonych kalorii wraz z czekoladą, więc umiar, umiar, jeszcze raz umiar i właśnie taki balans w życiu. Więc jeżeli macie problem, że gdzieś Instagram wytycza Wam złe standardy, że czujecie się gorsze od innych, grubsze, zaniedbane, nie wiadomo jakie, to myślę, że warto tą książkę przeczytać. Nie tylko właśnie w kontekście diety, zdrowego odżywiania, ale ogólnie całego życia. No więc okładkę, może uda mi się ją Wam pokazać. Teraz czytam na Legimi na telefonie, bo odkryłam dopiero teraz, że Legimi ma też możliwość właśnie czytania na telefonie. Ja wcześniej czytałam na Kindlu, natomiast nie zawsze jest mi, wiecie, po drodze z Kindlem, nie chcę go czasami zabierać z sobą i tak dalej. Wygodniej jest mi z telefonem, więc tak, więc mam aplikację teraz też Legimi na telefonie i tak wygląda właśnie okładka tej książki. Myślę, że warto,
warto ją przeczytać i wziąć sobie te rady, które są w niej zamieszczone, do serca. Odebraliśmy Niko z przedszkola i jedziemy na zakupy. Mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie, bo teraz powiem wam, że wszędzie dużo ludzi, dużo samochodów. No i mam nadzieję, że jakoś nam to sprawnie w miarę pójdzie, bo Niko po całym przedszkolu już pewnie też jest zmęczony. Niko, spałeś w przedszkolu? Tak? No to może nie będzie aż tak źle. Wróciliśmy z zakupów, zaraz wam pokażę tak na szybko właśnie ten z Lidla. Nie z Lidla, tylko z Netto. Oczywiście... Auto umykać. Zimno jest na podwórku? I auta jeżdżą, tak? Dobrze, dobrze, czekaj, bo chcę coś powiedzieć. Pokażę wam zakupy z Netto. Oczywiście zapomniałam kupić ciecierzycę. Przypomniało mi się dopiero, jak już byliśmy w Lidlu i zobaczyłam pustą półkę. Czekajcie, bo się teraz jakoś dziwnie jasno zrobiło. U nas w Lidlu od jakiegoś czasu w ogóle nie ma ciecierzycy. Nie wiem, jest cenówka normalnie i jest regał pusty w tym miejscu, więc nie wiem. Zapomniałam kupić w Netto. Nie wiem, jak Alex może pójdzie następnym razem po jakieś pieczywo, jak nam braknie, to wtedy może kupi. I coś wam jeszcze chciałam powiedzieć, aha, że się tak zmieniła pogoda, w sensie 17 u nas w Landzie i w ogóle chyba w całym Niemczech był taki alert pogodowy, że będzie bardzo ostry wiatr. Tak, no dziedziu się zepsuł, no to jest kartka, Niko, to się może ten tak zniszczyć, widzisz, była mokra i dziedziu zepsuł, no niestety. Chłopaki idą do mnie tutaj szaleć. No, idzie Filip i już Niko tutaj skacze. Zmieniła się bardzo pogoda, bo rano było nawet trochę padało, ale teraz jakiś jest wiatr zebrał. 17 był właśnie alert, że będzie ostry wiatr do nawet chyba 200 km na godzinę. I powiem wam, że nie umiałam w nocy spać. O 3 się obudziłam, bo właśnie tak wiało, tak dudniło. Coś się w ogóle przewróciło jeszcze, zanim się położyliśmy spać, coś uderzyło, że nasz sąsiad potem sprawdzał chyba latarką dach, czy jest wszystko ok, bo nam świecił do sypialni, powiem wam, że byłam tak stykana. Bałam się, że ta choinka, którą mamy właśnie tu pod domem z tyłu, że ona się przewróci akurat na nasze okno, te dachowe, które mamy. No naprawdę. A teraz, jak siedzieliśmy na parkingu, to normalnie czuć było, że się całe auto tak rusza na boki. Więc no, to troszkę się znowu przestraszyłam, mam nadzieję, że ten front, bo to jest jakiś front, chyba nawet dwa przechodzą teraz przez Europę, mam nadzieję, że to szybko minie. Teraz mam wrażenie, jakby znowu się uspokoiło. Nieważne, zakupy. Tu jest siata z IKEA, zaraz będę wam nagrywać drugi odcinek, zobaczycie jutro na kanale, a tu właśnie te moje szybkie zakupy bez ciecierzycy i chłopaki już urzędują i znowu atakują rumbę. Chłopcy, wy wiecie, że się nie wolno bawić, nie? Pozbieraj tą kartkę, co dostałeś od pani w Lidlu i wyrzuć ją do kosza. Wyrzuć, tak. Czemu ją tak podarłeś? Pozbieraj z ziemi i wyrzuć do kosza, okej? No, a my przechodzimy tutaj do tej mojej torby, bo się w ogóle nie umiem zebrać. Okej, banany. Nasze ulubione są właśnie w Netto i zawsze kupujemy tam. Więc no, tak sobie pomyślałam, że może jutro z samego rana opiekę chlebek bananowy, bo jutro jest sobota, więc się pewnie chłopaki ucieszą. Jedna z was pisała mi ostatnio w komentarzach, mówiłam o białej fasoli, że nie ma w Lidlu. I właśnie jedna z was pisała, że jest w Rewe. Ja mam do Rewe nieco dalej i praktycznie tam w ogóle nie robię zakupów, bardzo rzadko. Natomiast odkryłam, że 100 metrów gdzieś mniej więcej od mojego domu w Netto właśnie jest biała fasola. Jest taka wielka pucha, tutaj mamy... Moi drodzy, 480 gramów. Poczekaj chwilę, Niko, dobra? Chcesz wziąć? No to proszę, ale uwaga, bo to jest ciężkie, żeby ci nie spadło dwoma rękami. Fajnie było w przedszkolu dzisiaj? Podobało ci się? Tak. Tak? No to świetnie. Wzięłam dla ciebie popcorn, zobacz. No, więc są dwie pojemności, małe i duże. Ja wzięłam dwie puszki tej dużej fasoli. Uwielbiam ją na kanapki. Ja ją tak gniotę widelcem. Do tego zioła prowansalskie, sól, pieprz i odrobina oliwy z oliwek. I jest po prostu przepyszna pasta na kanapki, dosłownie w minutę. Tutaj właśnie popcorn, bo dzisiaj jest piątek, więc będziemy robić sobie znowu wieczór filmowy, więc jakaś baja wejdzie wieczorem i popcorn zrobimy. Niko, będziemy dzisiaj bajkę oglądać wieczorem i zjemy popcorn? Nein. Nein? Przecież tak co tydzień robimy. Nie chcesz bajki oglądać? On jest teraz tam zajęty. Dobra, więc popcorn dwa razy. Oni już tak szaleją, hałasują, więc szybko wam pokażę i się wyłączę, żeby wam te dziwne dźwięki nie przeszkadzały. Suszone pomidory też w Lidlu nie ma, w Netto są. Wzięłam też mleko kokosowe, bo ostatnio używam do różnych rzeczy. Przede wszystkim do obiadów. Taka puszka mi starczy na co najmniej dwa obiady, trzy.
Więc jedną wzięłam i też coś, co jest w Lidlu tylko czasami, a w Netto jest cały czas, czyli ajwar. Mam fajny przepis na obiad właśnie. Pomyślałam sobie, że zrobię z ajwarem. Chyba tam był makaron, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam tego przepisu. W każdym razie tam trzeba użyć ostrego sosu paprykowego, więc ajwar jak znalazł, więc sobie wzięłam. Myślę, że sobie go też zamrożę, bo to jedno opakowanie będzie na jeden obiad troszeczkę chyba za dużo. Zobaczymy. Zaczęłam rozpakowywać zakupy z Lidla i jeszcze przypomniało mi się, że dorwałam w Netto pizzę, o której Wam nie pokazałam. To jest najlepsza pizza, jaką do tej pory jedliśmy. Mamy ją często właśnie w zamrażarce na takie awaryjne obiad czy też kolację. Pizza ze super składem. Nie ma żadnych tam dziwnych dodatków, też nie ma dużej zawartości soli, cukru i tłuszczu, tak powiedziałabym normalnie, względnie. Ta wygląda bardziej jak taka z pizzerii, nie wiem, ma fajnie spieczone rogi, ogólnie jest naprawdę smaczna, bardzo Wam polecam, jeżeli mieszkacie w Niemczech, bo przypuszczam, że w Polsce, w polskim Netto jej nie ma, bo chyba to są w ogóle dwa różne sklepy, tak mi się wydaje, że niemieckie Netto, a polskie Netto to jest coś innego, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że ona powinna być tylko w Niemczech, więc jeżeli mieszkacie właśnie tutaj, to naprawdę sprawdźcie, bo jest pyszna. Ostatnio na Vinted znalazłam dla Niko taki zestaw z Play-Do do robienia fryzur minionkom. Niko bardzo chciał Play-Do i właśnie, żeby miały motyw minionków. I tu już no, udało mi się kupić za całe 3 euro i tu już Niko zaczęło robić jakąś wiedzę. Halo. 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 Musisz cześć powiedzieć. Cześć. Pięknie. Zobacz, Niku, jakie włosy wychodzą, nie? No tak od kilku dni siedzimy popołudniami i kleimy. Kocyk. Kocyk? Tak. Jaki kocyk? Nie rozumiem. Kucyk, a kucyk. No musi mieć dłuższe włosy jeszcze. Od kilku dni siedzimy popołudniami z Niku i kleimy właśnie włosy minionką, nie, Niko? Zrobimy. No pokaż tego fioletowego, jaki masz, bo tego fioletowego jeszcze nie widać. Pokaż do kamery, jakiego masz. No, ale tak odwrotnie. No, tak pokaż, odwróć. Taki jest jeszcze fioletowy. No, mamy dwa, nie? Minionki. Jeden szalony fioletowy i drugi normalny, tak? O, patrz. Zrobisz teraz kucyk? Masz... Przynieś grzebień. Gdzie masz grzebień i nożyczki? Czekaj, ja ci przyniosę, bo ja zmieniłam miejsce. Ty nie wiesz, gdzie to jest. Zaraz ci przyniosę. No więc, takie będziemy mieć zajęcie. Widzicie, wszędzie plastelina leży. Boi się. Będziemy się teraz bawić, tak? Pokaż, no. No, ja nie... Albo tak, czekaj. No, pokaż. No piękny, super. Ładna ma fryzura. Jaki to jest kolor, Niko? Blau. Blau? Niebieski? Nie, to jest pomarańczowy, nie? Minionek ma blau. Nie? Niebieski kostium. Tak? No, ja się będę na dzisiaj z Wami żegnać. Czekajcie, bo znowu straciłam oprócz. Zobaczcie, co moje dzieci robią z telewizorem. Czy wy to widzicie, jak ja mam po kilku dniach od mycia opalcowany znowu telewizor. Nie? Niko, chodź na chwilę. Powiedz mi, kto wypracował tak ten telewizor? Kto go tak wybrudził? Kto to zrobił? Nie? Niko! Niko! No widzicie, nawet się przyznał, że to on. Czekaj, to odsuniemy trochę dalej. O, może tak, chodź do mnie, będziecie lepiej widzieć. Pożegnamy się ładnie. Pa, pa! Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie nam kciuki do góry, nie? Trzymajcie się ciepło. Pusiaki. Pa, pa! Pa, pa!